dobry Państwu. Dzisiaj zacznijmy od spraw fundamentalnych, aby zakończyć. No, jeszcze nie wiem, jak to się zakończy. Tylko Polska katolicka. Ekstremiści na Jasnej Górze. Europa tylko chrześcijańska. Tylko Polska katolicka. Takie okrzyki wznosili nacjonaliści na Jasnej Górze. Ich polityczna pielgrzymka miała na celu podkreślenie dążenia do utworzenia państwa religijnego. Czyli młodzież wszechpolska chciałaby zostać katolickim ISIS. Ideały i postulaty te same. Na szczęście nie posiadają oni siły militarnej. Inaczej mielibyśmy kontrolę regularnej spowiedzi, na przykład więzienie za zabawę w poście, a za jego nieprzestrzeganie wybijanie zębów, tak jak było za Bolesława Chrobrego, i obowiązkowe modły w każdym zakładzie pracy, co się już niektórym zdarza, a ateiści, ci zostaliby wydaleni z kraju. Ojciec Marian Waligura, przeor klasztoru jasnogórskiego, zapewniał, że wizyta nacjonalistów ma mieć charakter wyłącznie modlitewny. Najwyraźniej uznaje on modlitwę za szowinistyczne okrzyki, marsze z pochodniami, flagi z symbolami przedwojennych faszystowskich organizacji. Czy kogoś to niepokoi? Jak może wyglądać niefortunnie ułożone zaproszenie na uroczystości? 26 maja 2018 roku społeczność szkolna Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy obchodzić będzie 150. rocznicę utworzenia szkoły przez władze carskie. Szkoła miała być narzędziem walki z polskością. Przez te wszystkie lata wykształciła wiele pokoleń mieszkańców wsi Kąkolewnica i okolic. I dalej. W imieniu społeczności szkolnej zapraszamy wszystkich absolwentów, pracowników szkoły i tak dalej, i tak dalej. Brakuje tylko kropki nad i, więc ją postawmy. Niech przybędą, zwłaszcza liczne, doszczętnie zrusyfikowane przez władze carskie pokolenia mieszkańców Kąkolewnicy i okolic. Koniec niefortunnego zaproszenia. A teraz, jakby to ujęła komisja Antoniego Macierewicza, schodzimy na niższy pułap. Cytat. Zwracam się do Rady Gminy z interwencją. Na terenie zakładu znajdującego się w pobliżu kościoła wypalane są śmieci, szczególnie folie, i to bardzo duże ich ilości. Dzieje się tak często wieczorami. Mieszkam na sąsiedniej ulicy i już się tego nie da wytrzymać. Taki smród. Pisze kobieta z Bork do Rady Gminy Borki. Z niektórych domów wychodzi tak śmierdzący dym, że nawet jadąc samochodem nie da się tego wytrzymać. Po tym czuję pieczenie i ból w klatce piersiowej przez kilka godzin. Moja rada. Nie jeździć samochodem, zwłaszcza wieczorami, w okolicach kościoła szczególnie. Nie wdychać, tylko wydychać. I jeszcze, zbadać piersi, czy są. Oczywiście zadrwić można z wszystkiego, ale nie o to chodzi. A o co? A o to, że nie ma winnych spalaczy śmieci i nie ma silnych do tego, żeby ich wykryć i ukarać. Szczególnie w małych gminach peryferyjnych, gdzie podobno i woda czysta, i trawa zielona, jak przechwalał się niedawno wójt
nazwiskiem nomen omen Sałata. Zgodnie z prośbą mieszkanki przewodniczący Andrzej Chojnacki zobowiązał wójta tegoż Radosława Sałatę do podjęcia interwencji w tej sprawie i działań kontrolnych w celu wyeliminowania procederu. Tak, trzeba było jeszcze wywiesić w widocznym miejscu harmonogram niespodziewanych kontroli. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. A co miała wykazać? Edward Dec, kierownik delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, pytany, czy kontrole były podejmowane również w prywatnych posesjach, odpowiada: my nie jesteśmy od tego, żeby sprawdzać, kto czym w piecu pali. A nie są od tego. A kto jest od tego? Złapanie na gorącym uczynku jest zatem praktycznie bez szans, bowiem by interwencja była skuteczna, policjant musi złapać delikwenta za rękę, kiedy ten wrzuca odpady, na przykład folię, do pieca. Policja nie ma też na wyposażeniu żadnych urządzeń pomiarowych. Ale jak to złapać delikwenta, kiedy on zna harmonogram kontroli? Pozostaje nie jeździć, nie wąchać, nie oddychać, nie narzekać. A teraz z innej beczki. Jak może wyglądać test z religii, z wiedzy religijnej, przeznaczony dla uczniów, uwaga, trzeciej klasy liceum? Chyba poczucia humoru temu, kto układał ten test, nie brakuje. Posłuchajcie. Pytanie pierwsze. 6 grudnia wspominamy, i teraz są trzy odpowiedzi: Świętego Mikołaja, emisję pierwszego odcinka Mody na sukces, imieniny księdza proboszcza. Właściwe podkreślić. 2. Kim był Święty Mikołaj? Kominiarzem, saneczkarzem, biskupem. Co wieszamy na choince? Bombki, bieliznę, obrazy. Coraz lepiej. Z czym chodzimy na roraty? Z sympatią pod rękę, z lampionem, z palmą. Kto z Państwa odpowie? Jedźmy dalej. Aby zasiąść do wigilijnego stołu, oczekujemy na film Kevin sam w domu, aż zgłodniejemy, ja bym to drugie podkreślił, na pierwszą gwiazdkę. Co kładziemy pod obrusem na stole wigilijnym? Sianko, skarpetki, to czego nie zjemy. Co przynosi Mikołaj, Święty Mikołaj? Wirus Ebola, Coca-Colę czy prezenty? Jaka postać nie znajduje się w szopce betlejemskiej? Uważajcie. Maryja, Putin, Pan Jezus. Co śpiewamy w czasie Bożego Narodzenia? Piosenki biesiadne, jak kto chce, to może. Gangnam Style czy kolędy? I ostatnie. Czym dzielimy się przy wigilijnym stole? Przebytymi chorobami z bliźnim? Opłatkiem? Ocenami za świadectwa? No to ja mam propozycję na kilka dalszych pytań do drugiego etapu, trudniejszych, na wyższym poziomie. Co to jest teologia? A. Kaszanka z pęcakiem, nauka o Bogu, czy dział geologii zajmujący się temperaturą Ziemi? A co to jest dekalog? Rodzaj salcesonu dzielonego po 10 deka, 10 osłów czy dekalog? Co to jest encyklika? Rolada z boczku, dokument papieski czy klika czytelników encyklopedii? Co to jest bazylika? Siedziba bazyliszka, świątynia o wielu nawach czy baza lajków portalu internetowego?
co to jest katechizm. Catering chiński, doktryna wiary czy schizma katechetów. Co to jest grzech? Duży Grzegorz, niecny uczynek, czy grzech to może nalać i nie wypić? Czego odmawiamy sobie podczas postu? Zakupów i litanii, mięsa i cukru, czy seksu i gadulstwa? Co to jest litania? Lista tanich zakupów, rodzaj powtarzalnej modlitwy, czy może monolog żony? Podam jeszcze instrukcję dla ucznia. Prawidłowa odpowiedź we wszystkich pytaniach występuje jako druga i jest podkreślona w trosce o katechetę. Podpisz tekst i odmów modlitwę o dobrą ocenę oraz w intencji zdrowia katechety. Połóż tekst na biurku katechety i wyjdź z klasy. Wychodzenie na kolanach może mieć pozytywny wpływ na uzyskaną przez ciebie notę. Informacja dodatkowa. Katecheta to jest ten najstarszy w klasie. Niecodzienna wizyta u burmistrza niecodziennych gości. Uwaga, będzie radośnie. Miłym akcentem w ciężkiej pracy burmistrza miasta, jakby byli burmistrzowie wsi, była wizyta dzieci z przedszkola miejskiego przy ulicy Chmielowskiego. Przedszkolaki wraz ze swoimi paniami wychowawczyniami przyszły do urzędu, aby zobaczyć, jak wygląda praca burmistrza. Akurat w tym momencie on nie pracował. Oraz wręczyć włodarzowi miasta wykonany przez siebie własnoręcznie upominek. Burmistrz nie krył zadowolenia z tej niecodziennej wizyty. Bardzo się cieszę, że przyszłyście mnie odwiedzić. Rzadko przyjmuję u siebie takich gości, dlatego moja radość jest jeszcze większa, mówił z uśmiechem Jerzy Rębek. Podczas godzinnego spotkania z ust dzieci padło wiele pytań. Przedszkolaki pytały dosłownie o wszystko. Czy burmistrz chodził do przedszkola? Czy miał najlepszego kolegę? Jak zostać burmistrzem? To chyba było pytanie najtrudniejsze. Czy praca burmistrza jest ciężka? Burmistrz nie miał łatwo. Czasem musiał się dobrze zastanowić, aby odpowiedzieć na niejedno pytanie. Proszę Państwa, to nie moja relacja, to jest cytat cały czas. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć także prezentów. Burmistrz z rąk dzieci otrzymał ręcznie robiony herb miasta oraz wspaniały album z rysunkami zatytułowany Radzyń oczami dzieci. Przedszkolaki po wspólnym zdjęciu z uśmiechem na ustach, dodaje relacjonujący, żeby było wiadomo, gdzie był uśmiech, i prezentami, to ja dodam, w dłoniach, opuściły urząd krzycząc głośno: dziękujemy! Więcej takich wizyt, panie przedszkolanki, to już ode mnie. To przecież ociepla wizerunek burmistrza. Pozwólcie dziateczkom przyjść do włodarza, obdarować go czym tam kto ma, a i wasza zasługa zapomnianą nie będzie. Zbliża się koniec kadencji, a tu dopiero pierwsza wizyta przedszkolaków. Wójta Mazurka to już parę razy dzieci szkolne odwiedzały, na przykład z Żabikowa, bo te z Żabikowa to go wcale nie znają. Radzyński PKS likwiduje połączenia z gminami. Powiat Radzyń 14 lokalnych połączeń zlikwidował od 1 kwietnia.
Prezes Adam Frączek zapowiada, że to nie koniec i za kilka tygodni okaże się, które jeszcze kursy trzeba zamknąć. Z mapy połączeń systematycznie znikają kursy do małych miejscowości powiatu. W grudniu PKS ogłosił zawieszenie 4 autobusów na lokalnych trasach, w tym 2 z wczesnych godzin rannych, 1 popołudniowych i 1 wieczorem. Wszystkie w kierunku Parczewa. Od kwietnia z rozkładu wypadło 14 kursów, większość również w tamtą stronę. 2 przestały jeździć tylko w niedzielę. Chodzi o kursy Radzyń-Ulan przez Sobole z godziny 8.50 oraz Ulan-Radzyń przez Sobole z godziny 11.50. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, krzepiące są to wieści po ostatnich doniesieniach biuletynu Radzyń o sukcesach radzyńskiego PKS-u, opatrzone także wymownym tytułem. W przyszłość patrzymy optymistycznie. Kupują nowe autobusy, sprzedają stare, inwestują i teraz będą obsługiwać tylko zagraniczne trasy. Nic dziwnego, albowiem PKS tylko w nazwie zajmuje się komunikacją. Miasto winno zmienić nazwę firmy na Miejskie Przedsiębiorstwo Turystyczne, które tak samo jest potrzebne miastu jak Pałac Potockich, napisał komentujący internauta. Żeby nie było na mnie. Na stronie Urzędu Miasta pojawiła się informacja o przetargu na budowę hali gimnastycznej z budową boiska, która została wstrzymana przez bankructwo dotychczasowego wykonawcy. Chodzi o halę przy szkole podstawowej numer 1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia potencjalny zwycięzca przetargu nieograniczonego zobowiązuje się do ukończenia prac, uwaga, zapamiętajcie tę datę, 14 grudnia 2018 roku. Kontynuator rozpoczętej budowy będzie miał więc niespełna 8 miesięcy na zakończenie prac przy tej hali sportowej. Czy zdąży? Życzymy szkole i samemu kontynuatorowi, żeby tak się stało. Chyba w tym celu miasto określiło też wymogi wobec wykonawcy. Przede wszystkim chodzi o doświadczenie. Potencjalny wykonawca, zwycięzca przetargu, ma wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej jednej budowy sali gimnastycznej, hali sportowej lub innych obiektów o zbliżonej konstrukcji i kubaturze minimum 2000 m3. Inwestor zastrzega sobie także minimum 3-letni okres gwarancji za wzniesione obiekty. Moim zdaniem to za krótko, ale ja się nie znam. Przy okazji, 16 kwietnia burmistrz Radzynia ogłosił konkurs na stanowisko dyrektorów radzyńskich podstawówek. Szkoły podstawowej nr 1 imienia bohaterów Powstania Styczniowego oraz szkoły podstawowej nr 2, tej na ulicy Sitkowskiego. Szefów wymienionych placówek wyłoni komisja konkursowa powołana zarządzeniem burmistrza. Kto stanie do konkursu? Nie wiadomo. A na kogo postawi burmistrz? Na młodość czy na doświadczenie? A może na jedno i na drugie naraz? Pożyjemy, zobaczymy. Burmistrz Radzynia Podlaskiego zaprasza mieszkańców do składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego miasta Radzyń Podlaski na 2019 rok. Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Radzynia Podlaskiego, który najpóźniej w dniu złożenia wniosku ukończy 16 lat życia w terminie od 7 maja do 31 lipca 2018 roku. Planowana kwota środków na budżet obywatelski to 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość jednego projektu może wynieść 50 tysięcy złotych. Burmistrz zaprasza również na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w tej sprawie. Masz pomysł, jak zmienić miasto? Przyjdź. Ja też mam pomysł, jak zmienić miasto. I do tego nie jest mi potrzebny budżet obywatelski. No to do widzenia się z Państwem za tydzień.